Witam serdecznie szanownych Państwa, a więc to się dzieje. Ceny dolara amerykańskiego na światowych rynkach bardzo mocno spadają. Dolar amerykański zapada się, dolar amerykański traci wartość, dolar amerykański ma coraz niższe oprocentowanie, choć ma znacznie wyższe oprocentowanie aniżeli euro, ma wyższe oprocentowanie aniżeli dolar kanadyjski, dolar australijski. Tak więc jest troszeczkę lepszą walutą niż dolar australijski, dolar kanadyjski, dolar nowozelandzki, no i oczywiście jest lepszą walutą niż funt brytyjski, ale tak samo się zawala do złota, choć może troszeczkę mniej się zawala niż wymienione wcześniej waluty. Dalej jest to lepsza waluta, choćby pod tym kątem lepiej sobie radzi do swojej zapaści, prawda, jak funt euro, znaczy się jak funt euro, dolar kanadyjski, australijski, bo te waluty są mniej oprocentowane niż dolar. No i mocniej tracą do złota. Jednak mimo to dolar amerykański, szanowni Państwo, także traci bardzo mocno do złota. Proszę zobaczyć, co się dzieje, ale za to zyskuje do złotówki. Czyli to znaczy, że polska złotówka jest jeszcze gorszą walutą, prawda? Bo polska złotówka oscyluje w granicach 3,80, 3,90, 4 złote za dolara amerykańskiego i lekko powyżej 4 złotych od prawie roku. Proszę zobaczyć, co się dzieje z dolarem amerykańskim do polskiego złotego. Taka sytuacja jest już od prawie roku, prawda? Czyli polska złotówka sobie oscyluje, spada do góry, idzie, prawda? Proszę zobaczyć, tu mamy rok listopad, grudzień 2023, listopad, tu mamy październik, tu mamy listopad, październik, jeszcze w październiku, listopad, wrzesień, październik, w październiku dolar amerykański był jeszcze po 4,15, prawda? Dzisiaj mamy 22 października, po 4,15. O, 4,19, czyli był bardzo tani. Złotówka była bardzo tania. Ona się umocniła, prawda? Ale oczywiście to nie było dlatego, że wygrał Donald Tusk, czy Kosiniak-Kamysz i Hołownia z Donaldem Tuskiem zawiązali koalicję, bo to długo trwało, nie wiadomo było, czy rząd powstanie i tak dalej, więc to umocnienie tej złotówki naszej kochanej do dolara amerykańskiego to wcale nie było dlatego, że no, Tusk wygrał wybory, to po prostu było zwyczajne pokłosie bardzo wysokiego oprocentowania w Polsce, które dalej jest bardzo wysokie, prawie najwyższe w całej Europie. No wyżej tylko jest oczywiście w takich krajach jak Turcja, czy Rosja, czy Ukraina. No jeszcze wyżej mają na Islandii i troszeczkę wyżej na Węgrzech i troszeczkę wyżej w Rumunii, no i tyle, prawda? A tak to z tych wielkich krajów, z tych dużych krajów, to w Polsce jest najwyższe oprocentowanie. No i to było pokłosie. Jednak, tak jak widzimy, przez 12 miesięcy właściwie od przejęcia władzy, od wygrania wyborów przez obecnie rządzących polityków, nie udało im się znacznie umocnić złotówki. Ona generalnie troszeczkę się umacnia do dolara amerykańskiego. Proszę zobaczyć, ona się tak trochę jakby wzrasta, spada, prawda? No i dzisiaj mamy 3,99, więc jesteśmy w punkcie wyjścia. Dolar amerykański kosztuje tyle samo, co 12 miesięcy temu. Znaczy troszeczkę lepsza jest sytuacja, bo było 3,14, 4,19, prawda? Tutaj żeśmy zaznaczali, ale to ta złotówka i tak się umacniała wtedy, więc tutaj nie można brać tego pod uwagę. Bo to właściwie, że się umocniła ta złotówka, to mogła być właśnie bardziej zasługa rządu wcześniejszego, Morawieckiego, na tą końcówkę, no bo oni chcieli umacniać złotówkę po to, żeby wygrać na przykład wybory, prawda? Chcieli osłabiać inflację, bo wtedy inflacja spadała przed wyborami, inflacja spadała, obniżano oprocentowanie, prawda? Złotówka się umacniała, prawda? A od czasów, no bo oni chcieli wygrać te wybory, chcieli pokazać, popatrzcie, złotówka się umacnia, inflacja spada i oprocentowanie spada, bo rzeczywiście taka była sytuacja, prawda? Pamiętamy, że pan profesor Glapiński i nasze kochane Bystrzaki, profesor, tak, prezes Narodowego Banku Polski, obniżył oprocentowanie Narodowego Banku Polski przed wyborami, inflacja spadała i złotówka się umacniała. No, ale przegrali wybory i nic im to nie dało, przegrali wybory. No i od tego momentu, odkąd rządzi Hołownia, Kosiniak-Kamysz, ta złotówka, można powiedzieć, ona się umocniła chwilami się umocniła do okolic 3,80, no ale teraz to jest oscyluje zwyczajnie, to jest oscylacja złotówki między kursem 4,15
5, 4, 10, 4, a 3, 93, 80 w najlepszych chwilach dla polskiego złotego w ostatnich 12 miesiącach. Ale mimo to, szanowni państwo, dolar amerykański totalnie się zawala. Dolar amerykański totalnie się zawala i proszę zobaczyć, zawala się, spada totalnie. Proszę zobaczyć, co się dzieje z dolarem amerykańskim. Jest to bardzo zła sytuacja dolara amerykańskiego, szanowni państwo. Dolar amerykański traci każdego dnia bardzo dużo pieniędzy. Proszę zobaczyć, co się dzieje. 2736 dolarów za jedną uncję złota. Proszę zobaczyć, tutaj mamy sytuację. Tak więc pamiętajmy o tym, szanowni państwo, że dolar amerykański bardzo mocno traci. Przypominam jeszcze raz, szanowni państwo, że proszę zobaczyć, tutaj mamy wykres taki ostatnich 50 lat. Proszę zobaczyć, tutaj w roku 72, szanowni państwo, w roku 72 dolar amerykański, jedna uncja złota w dolarach amerykańskich kosztowała około 50 dolarów amerykańskich, 40 dolarów amerykańskich. Dzisiaj, szanowni państwo, jest to 2735 dolarów amerykańskich. Jeżeli sobie tutaj klikniemy i wejdziemy i zobaczymy, proszę zobaczyć, nawet 35 dolarów amerykańskich jedna uncja złota kosztowała. Dzisiaj, szanowni państwo, dzisiaj to jest już, proszę zobaczyć, dzisiaj najwyższa cena dolara. Dzisiaj, szanowni państwo, weźmiemy 30 minutowy, proszę zobaczyć, najwyższa cena dolara to, szanowni państwo, 2740 dolarów za jedną uncję. Jeżeli sobie weźmiemy tą dzisiejszą cenę dolara amerykańskiego, 2740 dolarów za jedną uncję, podzielić na 35, szanowni państwo, to dolar amerykański stracił 7800% od 1971 roku. No jest to lepszy wynik, jest to lepszy wynik niż na przykład funta brytyjskiego, bo szanowni państwo, tutaj dolar amerykański stracił 8000% od 71 roku do złota, no ale funt brytyjski stracił 15000%, więc to jest wielka różnica, prawda? Więc dlatego mówię, że dolar amerykański jest znacznie lepszą walutą niż funt brytyjski, jest wyżej oprocentowany generalnie, rośnie do funta brytyjskiego, mniej traci do złota, choć i tak traci do złota, a polska złotówka w danym momencie generalnie, no jest ona mocniejsza niż w roku 2022 i tak dalej, prawda, gdy zapadła się do 5 złotych, ale wtedy podwyższyliśmy gigantycznie oprocentowanie, no i jest sytuacja jaka jest. No ale tutaj mówimy o dolarze amerykańskim, jak bardzo źle sobie radzi dolar amerykański. Do czego jeszcze dolar amerykański, szanowni państwo, się zawala? Dolar amerykański zawala się jeszcze, proszę zobaczyć, tutaj mamy silver, szanowni państwo, dolar amerykański traci jeszcze do srebra. Proszę zobaczyć, cena 30, prawie 35 dolarów za jedną uncję srebra, prawda? Czyli jeżeli chcielibyśmy sobie kupić jedną uncjową monetę jakiegoś australijskiego kangura, czy tam jakiegoś australijskiego emu, czy jakiegoś innego tam, jakąś inną produkcję, prawda? To proszę zobaczyć, trzeba dać te, prawda, 2740, czy tam 2720, 2730 dolarów. No, ale srebro też rośnie. No i proszę sobie wyobrazić, że w roku 2020 roku, w 2018, 19, 16, prawda, srebro było tak tanie, że dzisiejsza cena srebra jest 300% wyższa niż tamta cena srebra, czyli można było, jest 200% wyższa netto, czyli można było zarobić tylko i wyłącznie na kupnie srebra, prawda, no 200%. Oczywiście ze srebrem jest taki problem, że jedna moneta, będziemy tutaj tylko mówić w cenach bezwzględnych, prawda, znaczy się w cenach takich giełdowych, nie będziemy mówili, która ile moneta kosztuje, bo wiadomo, że to tam różnie bywa, prawda, no ale mamy sytuację, w której jedna uncja kosztuje 34 dolary, prawda, a jedna uncja złota srebra, a jedna uncja złota kosztuje, szanowni państwo, dolaru 2740 najwyżej, to jest oczywiście nowy rekord ceny złota, prawda, no ale no srebro też jest bardzo dobre, no tylko problem jest ze srebrem właśnie taki, że jeżeli weźmiemy jedną uncjową monetę złota, 2740, szanowni państwo, podzielić na te, ile tutaj mamy, 35, no to za jedną uncję złota możemy kupić 78 uncji srebra, prawda, no i to jest taki problem, że po prostu ludzie wolą to złoto. Moim zdaniem srebro jest niedocenione, moim zdaniem, szanowni państwo, jest niedocenione, złoto
też jest niedocenione, ale srebro jest niedocenione do złota moim zdaniem. No ale widzimy, szanowni państwo, że i dolar amerykański zawala się do srebra, i dolar amerykański zawala się do złota, szanowni państwo. Widzimy, że jeżeli byśmy kupili sobie za na przykład 100 tysięcy złotych srebrnych monet w roku 20, czy też w roku, szanowni państwo, 19, prawda, czy też w roku 16 i trzymali do dzisiaj, to mielibyśmy sytuację, w której no, zarobilibyśmy prawie 200% na czysto, jakbyśmy kupili za 1 000 000 złotych srebrnych monet. No tylko to jest problem, bo to trzeba kupować, tego jest dużo, prawda? No z tymi srebrnymi monetami taki jest problem, prawda? Że jest ich bardzo, bardzo, bardzo dużo. No ale gdybyśmy kupili za 1 000 000 złotych srebra, no jest to dużo srebra, no to mielibyśmy dzisiaj 3 miliony złotych, prawda? Dzisiaj mielibyśmy 3 miliony złotych, szanowni państwo, taka byłaby sytuacja. Złoto od tego czasu, proszę zobaczyć, jeżeli chodzi o złoto do dolara amerykańskiego, no to troszeczkę jest inna sytuacja. Bo złoto na przykład od 16 roku, widzimy złoto, wzrosło, szanowni państwo, na przykład tu mamy 18, no to nie wzrosło aż tyle co srebro, prawda, bo tutaj w 18 roku to było prawie 1200, dzisiaj mamy 2740, no to troszeczkę mniej niż srebro. Srebro generalnie, no ze srebrem jest problem, że no, po prostu no, mamy jedną uncję złota i ona jest tyle samo warta co 80 uncji srebra, no 78,28, prawda, monet trzeba mieć, żeby mieć, więc rozumiemy, to tak, czyli srebro to takie drobne, prawda, to drobne takie, no, no to już jest waga, prawda, zwaga, a ile może srebro kosztować? No szanowni państwo, bo srebro bez problemu, jedna uncja srebra moim zdaniem, jeżeli jedna uncja srebra, proszę zobaczyć, jak mocno może się dolar amerykański zawalić do srebra moim zdaniem, dolar amerykański może bez żadnego problemu się zawalić do 50 dolarów za jedną uncję srebra, ale jeżeli mieliśmy sytuację, szanowni państwo, że w 2011 roku jedna uncja srebra już kosztowała 50, proszę bardzo, 50 dolarów, prawda? I złoto też w 2011 roku miało swój szczyt. Oczywiście tego się tak nie do końca liczy. No i miało 1900, a dzisiaj jest, szanowni państwo, już znacznie wyżej, prawda? Prawie o 30%. O 30% wyżej, no to moim zdaniem srebro bez żadnego problemu już, nie wiem, jutro, pojutrze, pojutrze, szanowni państwo, za miesiąc, za dwa miesiące, za pół roku lub za rok mogłoby bez żadnego problemu kosztować no dwa razy więcej niż dzisiaj, a nawet 2,5 razy więcej niż dzisiaj, czyli ile jedna uncja srebra mogłaby kosztować, szanowni państwo? No jedna uncja srebra mogłaby kosztować jakieś 75 dolarów za jedną uncję, 80 dolarów za jedną uncję, 90 dolarów za jedną uncję, lecz pamiętajmy, szanowni państwo, o złotej zasadzie kupowania tanio, sprzedawania drogo. Jak ktoś kupi, pójdzie i kupi na pałę za wszystkie swoje pieniądze drogo, prawda, gdy akurat jest górka cenowa i potem cena się troszeczkę zapadnie na rok, na dwa, na trzy i sprzeda na dołku, no to straci, prawda. Pamiętajmy o tym, że nie namawiam nikogo do kupowania srebra, robienia czegokolwiek ze swoimi pieniędzmi, szanowni państwo. Pamiętajmy o tym, że każdy bierze swoje ryzyko na swoje własne ryzyko. Nie namawiam nikogo do kupowania, sprzedawania srebra, kupowania czy nie kupowania, prawda? Kiedykolwiek, tak. Mamy sytuację, w której jedno jest pewne, że ci, którzy kupują tanio, sprzedają drogo albo trzymają długo i potem sobie sprzedadzą, to zyskują. Wszyscy, szanowni państwo, zyskują w takiej formule, że tak powiem, kupowania srebra, kupowania złota. Ten, kto kupi tanio, potem sprzeda drogo, ten zyska, ten, kto kupi drogo, sprzeda tanio, ten straci. Jest to, szanowni państwo, oczywiste. Wiemy jedno, dolar amerykański bardzo mocno się zawala. Jeszcze zobaczymy, szanowni państwo, USD CHIF, czyli zobaczymy, jak sobie radzi dolar amerykański do najdziwniejszej waluty świata. Proszę zobaczyć, mamy sytuację, w której mamy sytuację, szanowni państwo, w 71 roku jeden dolar amerykański kosztował 4,3 franka szwajcarskiego. Szanowni państwo, tak jest, no w 71 roku, żeby kupić 1 000 000 dolarów, było trzeba wydać, szanowni państwo, 4,3 miliona franków szwajcarskich. No i proszę sobie zobaczyć, co jest dzisiaj. Co się dzisiaj, szanowni państwo, dzieje? No, dzisiaj wystarczy dać już tylko 860 tysięcy, znaczy się tutaj te liczby, nie mówię o spreadach, nie będę tego rozdzielał, prawda? No dzisiaj, szanowni państwo, 1 000 000 dolarów kosztuje 860 tysięcy franków. Proszę sobie wyobrazić, 1 000 000 dolarów kosztował 4,3 miliona franków szwajcarki w 71 roku. Dzisiaj 1 000 000 dolarów kosztuje już tylko nie 1 000 000 franków szwajcarskich, a 860 tysięcy franków szwajcarskich, prawda? Ale fut, jeszcze gorzej się zawalił do franka szwajcarskiego, bo on tam spadł z 6,5 na 1, prawda? A tu mamy sytuację, prawda, że w 2000, proszę zobaczyć, w 2011 roku,
2011 roku 1 milion funtów kosztował tylko 710 tysięcy franków szwajcarskich. No ale nas obchodzą ostatnie dni, więc zobaczymy, jak sobie traci dolar amerykański w ostatnich dniach. Zobaczmy w ostatnich dniach i miesiącach. O tak sobie zobaczymy. Szanowni Państwo, dolar amerykański traci do franka szwajcarskiego metodycznie. Teraz troszeczkę się podniósł, prawda, o kilka groszy, ale widzimy, frank szwajcarski zyskuje, dolar amerykański bardzo mocno traci do franka szwajcarskiego, widzimy, bum, 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 frank szwajcarski zyskuje, czyli dolar amerykański, szanowni państwo, zawala się do złota, srebra, franka szwajcarskiego, ale za to jest wyżej oprocentowany niż frank szwajcarski, więc frank szwajcarski ma to do siebie, że zyskuje wartość, czyli jak ktoś by chciał w skarpecie trzymać franki szwajcarskie, to będą mu tą wartość zyskiwały, bez trzymania do dolara amerykańskiego, bez trzymania na koncie, prawda? Jednak jeżeli ktoś chce trzymać sobie i dostawać procent, no to dolary amerykańskie więcej procent płacą od franków szwajcarskich, bo franki szwajcarskie prawie w ogóle nie płacą procentów, prawda? Tak więc tak to wygląda, że frank szwajcarski zyskuje wartość, dolar amerykański, szanowni państwo, jest oprocentowany, ale żeby to oprocentowanie dostać, to trzeba trzymać w banku, a jak trzymasz w banku, no to wiadomo, jak trzymasz w banku, to trzymasz w banku, prawda? No nie każdy chce trzymać w banku swoje pieniądze, chce mieć dostęp do swoich pieniędzy, tak więc tutaj na dwoje babka wróżyła. Większość ludzi wolałoby franki szwajcarskie niż dolary amerykańskie. Większość ludzi wybrałoby złoto aniżeli dolary amerykańskie, srebro aniżeli długoterminowo, prawda? Jeżeli chcą zyskać, to kupią tanio, sprzedadzą drogo, prawda? Albo będą trzymać tak długo, aż zyskają, prawda? No ale, szanowni państwo, od dolara amerykańskiego jeszcze gorszymi walutami są, uwaga, dolar australijski, dolar kanadyjski, dolar nowozelandzki, szanowni państwo, i oczywiście funt brytyjski. Szanowni państwo, no, taka jest rzeczywistość. Oczywiście od dolara amerykańskiego chociażby też jest gorsze euro. Tylko że w euro sobie kupimy w Europie, co będziemy chcieli, a w dolarach amerykańskich nie można się rozliczać. A w euro się można rozliczać, no więc euro dla nas Polaków jest takie bardziej przy duszy, prawda? Bo co z tego, że będziesz mieć dolary amerykańskie, jak te dolary amerykańskie będziesz musiał wymienić na euro, jak wymienisz na euro, no to zapłacisz spread, więc stracisz, prawda? Więc euro w sumie trochę lepsze dla nas Polaków, a franki szwajcarskie też są przyjmowalne, prawda? A jeżeli chodzi o złoto i srebro, pamiętajmy przy słowie, że nie ma takiej bramy, przez którą nie przejdzie, szanowni państwo, osioł opakowany złotem. Zapraszam do subskrybowania, klikania łapeczek w górę, merytorycznego komentowania, rozpowszechniania, szanowni państwo, tych przepięknych wiadomości, gdzie się da na swoich social mediach, w Facebookach, Instagramach, Whatsappach, SMS-ach, mailach, z linku na YouTube, aby ludzie się dowiedzieli, szanowni państwo, jaka jest tajemnica finansów i ekonomii na świecie, a ona jest bardzo prosta. Jak CEP w rzeczywistości, jak budowa CEPa. Zapraszam, pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce. Cześć!